Przygotowania do drugiej pomorskiej gali światła i energii rozpoczęły się na długo przed wieczornym koncertem. Trzeba było przygotować scenę plenerową, a także miejsce dla spektaklu Odlot. A, no właśnie, bo te namioty były. No. To wtedy się do tego dało. Na Błoniach Nadwiśleńskich przygotowuje się już do swojego spektaklu Teatr Ognia i Papieru, który wystawi dla nas spektakl Odlot. Gdyby pan mógł powiedzieć nam kilka słów o spektaklu, który dzisiaj zaprezentujecie na Błoniach Nadwiśleńskich. Jest to spektakl, w którym podstawowym środkiem wyrazu jest ogień. Ogień był zawsze obecny w tym teatrze, w Teatrze Ognia i Papieru. Teatr powstał dawno, bo w 1978 roku. Najpierw były to małe spektakle, w których grałem tylko ja sam. Teraz liczba aktorów się zwiększa. To zależy też po prostu od finansów, którymi dysponują organizatorzy. Czasami bywa tak, że zatrudniamy orkiestrę dętą. Nawet współpracujemy z policją, która przepływa z drugiego brzegu Wisły. Tak było w Tczewie na zdarzeniach. Ale dzisiaj będzie Odlot w Grudziądzu. Mówił pan, że ten teatr faktycznie on się rozwijał przez całe lata. Teraz widzimy, że to teatr rodzinny. Tak, to jest Emilka Obara. Kasia Obara, jej mama, gra w spektaklu. I Emilka gra bardzo piękną rolę na zakończenie spektaklu. Jest takim optymistycznym akcentem. Po spaleniu wszystkich elementów tego całego świata teatralnego, Emilka bawi się piłką. Emilka, powiedz, teatr uliczny, teatr w różnych warunkach, to nie jest prosta rzecz. No, na początku, kiedy ja się dowiedziałam, że mam występować w jakimś teatrze, to się bardzo z tego ucieszyłam, bo od dawna bardzo interesuję się teatrem i nie mogłam się doczekać, kiedy w końcu będę mogła przedstawić, nie wiem, mój chyba jeszcze nie do końca dobry talent ludziom. Zatem proszę Państwa, w Grudziądzu Teatr Ognia i Papieru bardzo piękna, młoda artystka. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczymy Cię już w takich dojrzałych rolach dorosłej kobiety. A teraz zapraszam na Błonie Nadwiślańskie na pierwszy dzień drugiej pomorskiej gali światła i energii. Pierwszy dzień gali rozpoczął się po zapadnięciu zmroku. Na scenie przed grudziądzką publicznością swój koncert rozpoczął Maciej Wierzchowski, Wanderson. Muzyk pierwsze kompozycje zaczął tworzyć w latach 90. na prostym sprzęcie. Z czasem instrumentarium było coraz bogatsze, a kompozycje coraz bardziej dojrzałe. Obecnie pracuje nad wydaniem płyty z najnowszymi utworami. Wieczór zdominowała nie tylko muzyka. Ciekawą propozycją były spektakle uliczne, gdzie głównym bohaterem był ogień. Najpierw taniec z płonącymi pochodniami zaproponował Teatr Sombra. Wieczorny pokaz zakończył Teatr Ognia i Papieru, który zaprosił na przesycony symbolami spektakl Odlot. Thank you.
Gala Światła i Energii w Grudziądzu to tak jak w poprzednim roku propozycja kilkudniowa. Za nami piękne teatralne wzruszenia, w których głównym bohaterem był ogień, światło, dźwięk. Kolejny dzień to zaczarowane miasto. Miasto, do którego zaprasza legendarny członek grupy Kombi, czyli Sławomir Łosowski. Projekt powstał w 2005 roku, ponieważ jeden z moich ważnych utworów instrumentalnych, który się znalazł na płycie Kombi 4, nosił tytuł Zaczarowane Miasto. Szukałem jakiejś klamry, w sensie nazwy, hasła do mojego koncertu i w ten sposób odnalazłem tytuł Zaczarowane Miasto. Natomiast, ponieważ gram dużo utworów też instrumentalnych poza piosenkami, chciałem większą wagę przyłożyć do oświetlenia, do jakiegoś zilustrowania tej muzyki. Stąd staram się, żeby na moich koncertach były lasery i dobrze zaaranżowane światło. Ale no może to nazwać, że to już jest takie prawie widowisko, światło i dźwięk, chociaż ja nie mam aspiracji takiej, że mówić, że to jest takie jakieś wielkie widowisko, ponieważ jakby to jest moją domeną, syntezatory i to jeszcze syntezatory, które mają wiele lat i są przeze mnie przerabiane w międzyczasie na moją modłę. Dzięki temu uzyskuję takie brzmienia, o które mi chodzi. I są to brzmienia, no, które trudno uzyskać innemu instrumentaliście, który gra na instrumentach klawiszowych, gdyby chciał, powiedzmy, podrabiać moje brzmienia, ponieważ są bardzo osobiste i zrobione pod kątem mojej muzyki. Sławomir Łosowski w Grudziądzu wystąpił z młodymi muzykami, z którymi pracuje na co dzień. Jak nam zdradził, aktualnie jest w trakcie tworzenia nowego projektu. Miałem długą przerwę, około 10 lat, że w ogóle nie grałem z przyczyn rodzinnych, ponieważ ciężko rozchorowała się moja żona. Jak wróciłem do muzyki, to chciałem zrobić na początku duży skład, ale potem zorientowałem się, że mały skład jest praktyczniejszy, ponieważ większość młodych muzyków gra w wielu projektach. I w związku z tym nie zawsze są dostępni. Miałbym problem, żeby zagrać i czasami nie jestem w stanie na pewien termin wykonać koncertu, ktoś mi proponuje. Bo na przykład jest mój syn zajęty, który gra w kilku projektach, mój wokalista. Dlatego nie rozszerzam tego składu. Bębny są żywe oczywiście i to jest ten dynamit i ten kręgosłup. Posługuję się lupami i nagranymi partiami basowymi, które sam nagrałem na syntezatorach, plus troszeczkę akordów, jakichś takich efektów, nazwijmy to, które nie są na tyle muzyczne, co jakieś takie charakterystyczne sample, które porobiłem własnym głosem, czy własnymi instrumentami, jakieś akcenty, a na żywo gram cały czas i solówki, tematy, wszystkie te całe jądro muzyki gram na żywo. I to jest taki najmniejszy skład możliwy, który zawsze jest do dyspozycji. No i plus wokalista, którym ktoś musi zaśpiewać moje piosenki, prawda? Czyli to jest taki minimum. No i to się sprawdza, ale ja nie mówię, że to jest koniec, ponieważ teraz jesienią będą pisane aranże na orkiestrę symfoniczną i chór do mojego koncertu i być może w przyszłym roku zagram parę koncertów z orkiestrą i z chórem. Znaczy nie będę rozszerzał tego składu jakby muzycznego, może o basistę powiedzmy, ale będę miał gotowe aranże na orkiestrę przez dobrego aranżera napisane, bo to jest ważne, żeby zrobić dobrze to rozpisać, dobre partytury zrobić, żeby to fajnie zabrzmiało. Tymczasem w minioną sobotę Sławomir Łosowski zaprosił nas na koncert, w którym niepowtarzalne kompozycje współgrały ze światłem, pokazem laserów oraz efektami pirotechnicznymi. Legendarny członek grupy Kombi, kompozytor największych przebojów zespołu, zaproponował dźwięk najwyższej jakości. Zadowoleni byli z pewnością także ci, którzy liczyli na stare przeboje.
Ostatnim dniem drugiej pomorskiej gali światła i energii był niedzielny koncert na dziedzińcu Ratusza Miejskiego, gdzie zabrzmiała muzyka Duke'a Ellingtona. No, projekt jest monumentalny, bo rzeczywiście bierze udział duża grupa ludzi, duża grupa muzyków. To jest projekt, który właściwie jest bardzo rzadko grany, ze względów nawet logistycznych, bo żeby nauczyć chór, big band, to wszystko połączyć solistkom, no to trzeba mieć sporo determinacji i włożyć w to dużo pracy. Nam się jakoś udało, ponieważ chór z UMK, z Torunia, no, zabrał się za to, wyzwanie podjął. No i spróbowaliśmy kiedyś zagrać to razem i myślę, że to ten dzisiejszy to już nie jest pierwszy, tylko kolejny koncert. No, wszyscy mamy w tym frajdę, bo Duke Ellington sam w sobie, mistrz Duke Ellington, no, jest tak rzadko grywany w Polsce, że uważam, że należy mu się hołd, należy mu się przypomnienie jego wspaniałych utworów i wspaniałych dzieł. Sacred Concert to utwór, który został napisany na specjalne zamówienie i długo przeleżał w szufladzie. Pierwsze jego wykonanie miało miejsce w Nowym Jorku w 1965 roku. W Grudziądzu wykonali go chór akademicki UMK oraz El Jazz Big Band. Partie solowe wykonała Agata Stawiarz, a całością dyrygował Benedykt Odyja. Big Band El Jazz pod kierownictwem Józefa Eliasza jest w Grudziądzu bardzo lubiany, zatem z pewnością ucieszy fakt, że będziemy mogli ich usłyszeć już w styczniu podczas koncertu noworocznego. Repertuar i nazwiska, które pojawią się na koncercie, to jeszcze tajemnica, ale nam udało się uchylić jej rąbka. Oczywiście, jak już jest Big Band i jak jest El Jazz Big Band, to na pewno będzie królowała muzyka swingowa. Swingowa będzie kilkoro solistów, będziemy sięgać po muzykę Franka Sinatry, będziemy sięgać również po polskie przeboje. No, zrobimy z tego, mam nadzieję, bardzo fajną całość. O ile już mogę powiedzieć, to również i chór zaistnieje na tym koncercie w połączeniu właśnie z Big Bandem, także nudzić się publiczność nie będzie. Zapraszam. Pomorska Gala Światła i Energii w Grudziądzu odbyła się już po raz drugi. Po raz kolejny też sponsorem przedsięwzięcia była grupa Energa.